Zawody triatlonowe Stala Wysokół zorganizowane na Sosinie po raz 14. To pasjonujące, jak uważają niektórzy, wydarzenie sportowe odbyło się 9 września. Zawodnicy startowali w dwóch seriach. W pierwszej z nich rywalizowały kobiety i mężczyźni 40. Ta grupa zmagania zaczęła o godzinie 11. W godzinę później do rywalizacji przystąpili pozostali mężczyźni. Nasz triatlon już odbywa się po raz 14. No, wypracowaliśmy sobie już dość dużą grupę osób zadowolonych, które przyjeżdżają co roku, ponieważ twierdzą, że jest to fajna impreza, ciekawa, no ma coś w sobie takiego, co ich przyciąga i pojawiają się tutaj systematycznie. Zgłoszeń mieliśmy ponad 220, w dniu imprezy zawsze jest troszeczkę mniej, ale gdzieś około 170 osób odprawiliśmy w biurze. Trasa jak to na triatlonie, pływanie, rower i bieg. Jeżeli chodzi o pływanie i bieg, wszystko jest tak samo jak w poprzednich latach, natomiast pływanie Sosina 400 metrów, bieg tereny leśne w kierunku Ciężkowic 3 km. Natomiast musieliśmy zmienić trasę rowerową, która całkowicie uległa zmianie ze względu na roboty budowlane w lesie. I w tej chwili, w tym roku prowadzi, wyjątkowo w tym roku mam nadzieję, prowadzi dookoła ścieżką rowerową dookoła Sosiny. Jaworzyńskie zawody Stala Wysokół w ciągu tych kilkunastu lat zapracowały na prestiż. Oczywiste zasłużenie, w sporcie nic nie dzieje się z przypadku. Ja tu zawody sędziuję po raz 10. Zaczynaliśmy to w latach, jak ja zaczynałem w latach chyba 2007. Później była ta przerwa związana z pandemią i ja myślałem, bo tak się stosuje w Polsce na zawodach, że część zawodów, co było takie tradycyjne, po pandemii zniknęły. Tu jednak reaktywacja tak zwana była w tamtym roku, to była 13 edycja, w tym roku 14 i tu bardzo chętnie przyjeżdżam z ekipą, także bardzo się cieszymy. Tak, rozpoznany, bo są w kalendarzu PZ3, oprócz tego tutaj mieliśmy jeszcze zawody w Dąbrowie Górniczej, których już nie ma nawet, a te się cały czas utrzymują, także tutaj ludzie z tego regionu, z tego Zagłębia i tutaj ze Śląska i nawet i nie tylko przyjeżdżają, no bo widzą, fajna impreza, fajne nagrody są. No i atmosfera przede wszystkim fajna. Tegoroczni kibice wznosili okrzyki lecisz, lecisz, żwawo, żwawo lub dłużej, koko jumbo i do przodu. Jak powiedział nam dobrze zorientowany zawodnik Stalowego Sokoła, przeżyją najlepsi. Przeżyli wszyscy, co nikogo nie zdziwiło.